Aha. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Witam z Poleskiego Parku Narodowego. Mamy wspaniały poranek. Posłuchajcie tylko tego śpiewu ptaków. Wspaniale, prawda? Ja sobie przyrządzam właśnie swoją ulubioną herbatkę. Berber whisky. Popularna w Maroko. Czyli mieszanka czarnej herbaty, w tym wypadku przywiezionej z Turcji. Mięty górskiej, która pachnie wspaniale. I duża ilość cukru, to musi być słodkie. Tak więc, to nieważne. I za chwilę zaczynamy zwiedzanie. Zwiedzanie zaczniemy od przechadzki ścieżką Perechod dookoła jeziora po Mokradłach, skąd przez całą noc dobiegały ryki łosi, a potem wyciągamy rower z bagażnika i jedziemy na 70-kilometrową przejażdżkę po Parku Narodowym. Tak więc zapraszam na odcinek. Dzięki takim wieżom widokowym jak ta można z góry spojrzeć na otaczający nas krajobraz, przyrodę i przede wszystkim to niesamowite, różnorodne ptactwo, które zamieszkuje Poleski Park Narodowy. Jak dla mnie, to tutaj jest ładniej niż nad Biebrzą. Fantastyczne miejsce. Thank you.
wróciłem na miejsce, skąd dzisiaj zacząłem swoją przygodę z Poleskim Parkiem Narodowym. Jaka miła niespodzianka? Ktoś zostawił rozpalone ognisko. Tak więc korzystam z tego, że już ja nie muszę rozpalać i będę robił zaraz kiełbaski. Thank you.
Wiem, że kiepsko mnie widać. Teraz to ja nic nie widzę. Byłem nad jeziorem na zachód słońca. Niesamowity. I zostałem... Zaczekałem, aż się zrobiło całkowicie ciemno, żeby porobić trochę nocnych zdjęć, jak już wyszły gwiazdy. No i teraz mam 1,5 kilometra przez ciemny las do samochodu i będę wracał na miejscówkę, gdzie nocowałem ostatnie dwie noce. Teraz mogę się wziąć za rozpalanie ognia. No i gotowe. Jest ognisko rozpalone dosłownie w chwilkę. To też zasługa tego, że nie padało już za 3 tygodnie i jest bardzo suche drewno. Ale kora brzozowa. Jeszcze jeden kawałek mi został, który sobie schowam do sakwy, żeby zawsze mieć przy sobie. Jest zawsze dobra na rozpałkę. Dzień dobry. Dobiegliśmy do ostatniego dnia. Dzisiaj muszę wracać. Może nie muszę, ale chcę wracać z tego względu, że jest piątek, a w piątki mam trening karate.
na których się przygotowuję do egzaminu, który będę miał no, w przyszłym tygodniu. No i co? Ale zanim jeszcze stąd wyjadę z Polesia, to jeszcze sobie chcę zrobić taką 30-kilometrową trasę rowerową i odwiedzić jeszcze jedno jezioro. Tak więc jeszcze chwilkę tutaj pobędziemy, moi drodzy. Ha 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 ha